Cześć, jestem Krzysztof Linicki, witajcie na moim kanale. Dziś odcinek trochę inny niż wszystkie, takie cukiernicze Q&A's. Jakiś czas temu prosiłem was na Instagramie, byście zasypali mnie pytaniami, takimi, z którymi macie problem. Pytaniami stricte cukierniczymi. Moja żona wyselekcjonowała 12 najciekawszych, a z nich wybiorę kilka, na które odpowiem teraz. Ja zastrzegam, że ja nie znam tych pytań, wcześniej ich nie czytałem, miałem szlaban na to, więc to będzie trochę taka akcja na żywca. Ja je przemieszam, żeby nie było jakichś podejrzeń. Jak zrobić pyszną chrupką warstwę do tortu? Proszę bardzo. To jest super pytanie. To, z czym zazwyczaj borykamy się przy budowaniu tortu, to jest przede wszystkim skład kremów. Kremy zbudowane są głównie na wodzie. Woda jest przecież w bitej śmietanie, woda jest w pire owocowym, w elementach, w jajkach, w tym wszystkim jest woda. Woda dominuje w konsystencji całego kremu. I teraz jakakolwiek warstwa, która jest ułożona na torcie, najczęściej namaka. Użycie chrupkiej warstwy, wywołanie tego efektu chrupkości polega na tym, że musimy zaizolować element chrupki przed nasiąkaniem. I takim świetnym izolatorem jest chociażby czekolada lub masło kakaowe. Ja osobiście uwielbiam na przykład odpieczoną wcześniej kruszonkę, która jest rozdrobniona, na przykład prażony słonecznik, wymieszane razem, a następnie wymieszane w czekoladzie. Czekolada może być delikatnie upłyniona, może być tam odrobineczka na przykład oleju słonecznikowego, czy oliwy z oliwek, czy masła kakaowego dodanego ekstra do tego. Pamiętajcie o tym, że warstwa chrupka musi być zawsze na dole tortu, tak by nie była blokadą, przeszkodą przy krojeniu, przy porcjowaniu. Po to, by nóż spotkał warstwę chrupką na samym dnie przy podkładce talerzu paterza, tak? Połączenie czekolady z elementami chrupkimi jest świetnym pomysłem, bo to w pełni zaizoluje przed nasiąkaniem. Kolejne. Jaki twaróg do serniczka? Takie słodkie pytanie. Przede wszystkim trzykrotnie mielone. Im drobniejszy, im bardziej miałki, tym lepsze, tym lepsza kremowość. Ja bym porzucił już trochę ten temat własnego przekręcania w maszynkach do mięsa twarogu, bo to już nie te czasy. Maszyny, które są w mleczarniach, są dużo lepszej jakości, dają dużo lepsze efekty. Ja stawiam zawsze na taki, który jest trzykrotnie mielony od razu od producenta. On doskonale wiąże się z elementami mokrymi, wchłania wodę chociażby z jaj i daje efekt super kremowości finalnie po odpieku. Piana na bezę nie ubija się, co robić? Najczęściej piana się nie ubija, ponieważ zostaje zanieczyszczona. Piana składa się głównie z białka, ewentualnie domieszki jakiegoś cukru, soli i obecność tłuszczu jest tym elementem, który najczęściej powoduje zaburzenie procesu ubijania, uniemożliwia to ubicie. To może być także nawet detergent, który jest źle spłukany z miski do ubijania. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze sprawdzić czystość tej miski. Dobrym nawykiem, chociaż niekoniecznym w pełni, ale dobrym nawykiem jest w pełni pełne wysuszenie tej miski, a następnie ubijanie białek, które są pozbawione jakiegokolwiek elementu żółtka przy oddzielaniu żółtka od białka. Czy można gdzieś kupić pana książkę? Ale fajne pytanie, super. To pytanie, które mnie zmobilizuje. Nie mam żadnej książki. Mocno o tym myślę. Mam wrażenie, że ona powstanie na pewnym etapie, ale to jeszcze nie jest ten moment. Ja bym chciał zdobyć więcej doświadczenia w przygodzie z widzem, w zebraniu doświadczeń, materiału, by móc później ją opublikować i być z niej pełen, w pełni zadowolonym. Na razie to jest jeszcze za wczesny etap. Kolejne pytanie. Czy sernik zawsze opada? A co z sernikami, które nie rosną? Czy one mogą opaść? Nie wydaje mi się. Sernik opada wtedy, kiedy zostaje zaburzona jego struktura. Ta struktura jest zbudowana z elementu napowietrzającego. Sernik rośnie, ponieważ ma wtłoczone powietrze, a także para wodna, która się podgrzewa w czasie procesu pieczenia, próbuje unieść sernik, próbuje wydostać się poza jego strukturę. To jest element, który podnosi sernik w górze. Wyobraźcie sobie sytuację taką, gdzie zapominacie o tym serniku, on zostaje zbyt długo w piecu. Woda w pełni odparowuje z tego sernika i pęcherze po parze i po powietrzu, które zostały zbudowane ze ścian białkowych, zostają zdenaturowane w pełni i oddają całą wodę, stają się kruche i to one powodują zapadanie się sernika. Wydaje mi się, że każdy sernik delikatnie obniża swoją objętość po upieczeniu, w procesie stygnięcia.
ale nie opadają te, które są pieczone w niskich temperaturach. Ja jestem fanem serników w niskich temperaturach. Bardzo Wam polecam spróbować receptur takich, chociażby jak tutaj, w tym linku, które pozwalają Wam upiec sernik w niskiej temperaturze i on tak naprawdę niemalże w ogóle nie rośnie, co oznacza, że też nigdy nie opada. Kolejne pytanie. Dlaczego w biszkopcie robi się zakalec? I to jest dobre pytanie. Zakalec powstaje wtedy, gdy uniemożliwimy odparowanie pełni wody, a najczęściej dzieje się to przez to, gdy rozwiniemy zbyt silną siatkę glutenową. Pamiętajcie o tym, że biszkopt jest strukturą bardzo, bardzo luźną. Sięgacie po mąkę pewnie 400-450 po to, by była jak najdrobniej zmielona, po to, by była jak najsłabsza i miała jak najmniej w sobie glutenu. Nie chcecie z tej mąki przecież zrobić ciasta drożdżowego. Ta siatka musi być niewyrobiona, niewypracowana po to, by to ciasto tworzyło bardzo luźną strukturę, mocno, mocno rosło w piecu i tworzyło wielką porowatość, by było bardzo delikatne. Jeżeli wypracujecie ciasto za długo, czyli zbyt długo intensywnie mieszacie mąkę z ubitymi jajami w biszkopcie, rozwijacie siatkę glutenową, ona staje się ciaśniejsza i nie pozwala w pełni rozwinąć się w piecu biszkoptowi. To jest najczęstszy powód, kiedy ta woda zostaje zatrzymana wewnątrz. Co oznacza szary nalot na czekoladzie? Ja wiem, że część osób stwierdza, obserwując taki nalot, że czekolada jest zepsuta. Czekolada w ten sposób nie może się popsuć. Szary nalot powstaje wtedy, kiedy czekolada przechowywana jest w złych warunkach. Te złe warunki mam na myśli nie tyle wilgoć, co temperaturę. Jeżeli czekolada przechowywana jest zbyt długo w temperaturze powyżej 22 stopni Celsjusza, następuje powolny ruch tłuszczy wewnątrz czekolady. Pamiętacie z teorii w ogóle temperowania czekolady? Czekolada stemperowana po krystalizacji, kiedy zamienia się w ciało stałe z płynnego, zacieśnia swoją strukturę. To znaczy, że robi się jej objętość mniejsza niż w formie rozpuszczonej płynnej. Co to znaczy? To znaczy, że ta struktura jest bardzo zwarta i napięta. Jeżeli temperatura otoczenia rośnie i ogrzewa się czekolada, pierwsze co, to tłuszcze zaczynają się upłynniać bardzo powoli w mikroformie i teraz te tłuszcze, ponieważ są ściśnięte przez pozostałe surowce, próbują wydostać się na powierzchnię czekolady. I kiedy sytuacja, kiedy temperatura otoczenia ochładza się, one ponownie się krystalizują. I to powoduje szary nalot na powierzchni. Czekolada nie jest zepsuta, możecie ją swobodnie rozpuścić ponownie i zatemperować, i ona wróci do swojego pierwotnego stanu. Jak przechowywać kremy? Czy można je użyć następnego dnia? Wszystkie kremy przechowuję zawsze w lodówce z uwagi na bezpieczeństwo żywności, czyli ta temperatura plus 3, plus 4 stopnie jest optymalna. Pamiętajcie o tym, że kremy mają różne receptury i różną zawartość tłuszczu. I ten tłuszcz może być na przykład w formie zupełnie stałej, takiej jak masło kakaowe czy masło, a może także mieć w sobie oleje płynne, tłuszcze płynne. Krem na przykład maślany albo ganasz czekoladowy to są kremy, które na pewno wyciągnąłbym z lodówki na kilka godzin przed ich użyciem. Po to, by wróciły do temperatury pomieszczenia, po to, by ta struktura ich zmiękła i były bardziej plastyczne. Chociaż niektóre kremy, jak na przykład musy, nawet czekoladowe, mają tą formę napowietrzoną i one zupełnie zachowują się inaczej w temperaturze plus 4 stopni. One pozostają nadal plastyczne, więc wystarczy je delikatnie tylko plastycznić, nawet nie rózgą, tylko szpatułą i są gotowe do użycia. Więc pytanie, odpowiedź jest taka, tak, oczywiście przechowywać je schłodzone, nawet do 2-3 dni w pojemniku. Najlepiej jeszcze zamkniętym, odciętym od dostępu powietrza. Kolejne pytanie. Po co przesiewa się mąkę? I to jest świetne pytanie. Przede wszystkim przesiewa się mąkę, by zabezpieczyć się przed niepożądanymi gośćmi w mące, czyli jakieś pasożyty, które mogły dostać się na przykład do młyna, czy do torebki chociażby. To jest pierwsze zadanie. Drugie zadanie jest oczywiście takie, by ją delikatnie zruszyć. Jeżeli mogła gdzieś być zbrylona, ona zostaje rozgarnięta. I trzeci element. Ja najczęściej przesiewam mąkę razem z innymi składnikami po to, by od razu ją wymieszać na tym etapie pracy. Więc myślę o tym, że łączenie z innymi składnikami, pozbywanie się zagrożeń w postaci pasożytów ciał obcych lub chociażby rozdrobnienie jej, jeżeli dostała się jakakolwiek wilgoć do niej, to są główne powody przesiewania. Kolejne. Co sądzisz o wegańskich zamiennikach typu agar, aquafaba? Generalnie jestem bardzo, bardzo otwarty na takie zamienniki.
Myślę, że to jest w takim dalszym obrazie, jest to przyszłość gastronomii, cukiernictwa, jak najbardziej. Każdy z tych składników, a agar chociażby, jest składnikiem żelującym, jest surowcem żelującym i ma swoją specyfikę. Agar tworzy sztywny i kruchy żel. To nie jest żelowanie na poziomie na przykład pektyny czy żelatyny. To nie jest żel, który jest termoodwracalny, czyli nie możemy ponownie rozpuścić czegoś, co zostało zżelowane przez agar, bo ta siatka, którą tworzy agar, jest już nieodwracalna. Kruchość tego żelu oznacza, że ona nie zostanie rozpuszczona w ustach, tak jak na przykład żelatyna, która rozpuszcza się w temperaturze ludzkiego ciała. Jest to zupełnie inna struktura i wydaje mi się, że jeżeli ktoś decyduje się na zamienniki tego typu, musi być tego świadomy, że ta struktura, ta konsystencja, ten mouthfeel, czyli to uczucie rozprowadzania produktu czy półproduktu w ustach, będzie inne i jest to konsekwencja po prostu użycia innego składnika. Jeżeli jestem zwolennikiem super płynnych, gładkich rzeczy, nie sięgnę po agar, tylko sięgnę jednak po żelatynę. Ostatnie. Jaka jest najlepsza proporcja cukru do białka w bezie włoskiej? Ja taki komentarz dałem niedawno w Instagramie pod jakimś pytaniem. Ja mam swoją ulubioną. Ja wiem, że każdy pewnie ma jakąś tam swoją wizję. Ja postawiłem na relację 100 gramów białka, 170 gramów cukru. I to jest relacja, która bardzo dobrze sprawdza się w bezie włoskiej, w bezie szwajcarskiej, czy chociażby w bezie francuskiej. Jest uniwersalna, powoduje, że beza ma na tyle sztywną strukturę, że nie opada, czy nie nadaje się do opalania chociażby na tarcie cytrynowej, klasycznej, ale także jest gładka. Nie ma tutaj porowatości. Pamiętajcie o tym, że im mniej cukru, jeżeli będziecie redukować cukier w stosunku do białka, finalnie spotkacie się z porowatością tej bezy, ona nie będzie chciała się wygładzić. Ta relacja 1 do 1,7 jest relacją, która gwarantuje Wam gładkość bezy, czyli będzie i błyszcząca, i gładka, i wytrzymała, a jednocześnie ubije się bardzo szybko, bo ta ilość cukru pozwala na dosyć szybkie rozpuszczenie. Bardzo dziękuję za te pytania, one były super ciekawe. To były takie pytania, na które ja bym nawet nie wpadł, nie zadałbym ich sam sobie. Dzięki, bo to pozwoliło zbudować ten dobry i ciekawy odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał. Pamiętajcie o tym, że możecie znaleźć także jeszcze inne informacje bardzo kreatywne na Instagramie czy na Facebooku i wciśnijcie dzwonek, by być powiadomionym o wszystkich nowościach.